Cześć kochani! Jak zapowiedziałam poprzednio, skupię się dzisiaj na różnych odcieniach zieleni wśród mojej kolekcji, ale również i na srebrzystych liściach. Zapraszam do nowego odcinka z cyklu z kamerą wśród roślin. Zaprezentuję Wam wspaniałe, moim zdaniem, połączenie jasnej i ciemnej zieleni na kilku przykładach. Pierwsza roślina to Calathea macoyana. Ma piękne, błyszczące liście, cienkie, w odczuciu jakby papierowe. Jest posadzona razem z Calatheą falistolistną, która za to ma cienkie, długie liście pokryte włoskami. Obie rośliny widzieliście już u mnie na kanale. Troszkę się zmieniły, wypuściły sporo nowych liści. Falistolistna pochodzi z paczki niespodzianki i miała sporo uszkodzonych liści, nie tylko mechanicznych uszkodzeń, ale też od szkodników. Ucięłam te najbrzydsze i roślina pięknie zaczęła zagęszczać się, wypuszczając nowe liście. Nie jest jeszcze idealnie z powodu przędziorka, ale jesteśmy na dobrej drodze. Wracając do macoyany, bo to ona bardziej pasuje do tematu odcinka, owalne liście z ciemnym brzegiem, jaśniejszym środkiem i ponownie ciemnym wzorem, bardzo mi się to podoba. Przypomnę też, że Calathee należą do rodziny marantowatych, które mają zdolność do ruchu liści w zależności od pory dnia i nocy. W dzień liście są skierowane w dół, a w nocy układają się do góry. Ten ruch przypomina składanie dłoni do modlitwy. Jest to sposób na ochronę przed nadmierną utratą wody i zwiększenie fotosyntezy. Kolejną rośliną z dwoma odcieniami zieleni jest Ctenanthe burle Marx Fishbone, którą możecie kojarzyć z cyklu Roślinne przedszkole. Maluszka trzymam w witrynie, aby miał wyższą wilgotność powietrza. Ctenanthe była jedną sadzonką z większymi liśćmi niż obecnie, ale rok temu podczas inwazji wciornastka znacznie ucierpiała. Jednak nie ma tego złego, ponieważ wypuściła kolejne sadzonki i wszystkie rosną jak na drożdżach. Bardzo dużo nowych rureczek powypuszczała. Liście mają wzorek przypominający rybi szkielet, stąd nazwa. Są cienkie i również wykonują ruchy nyktynastyczne. Następny okaz z różnymi odcieniami zieleni to Philodendron verrucosum. Cudowny, wspaniały, prześliczny. Ja uwielbiam te aksamitne liście, na których widać jaśniejsze paseczki wzdłuż żółkowania. Ma sercowate, cienkie liście, a na ogonkach pojawiają się włoski. Trzymam go w witrynie i wypuszcza coraz to nowe, większe liście. Oczywiście nie mogło też zabraknąć syngonium White Butterfly. Z roślicha ma drobne, cienkie, sercowate liście o różnych odcieniach zieleni. Każdy liść jest inny. Mój okaz stoi na oknie wschodnim, podlewam jak podłoże przeschnie, a z higrometrem tak przy trójce, lub też jak liście nieco oklapną. Następna roślina z różnymi odcieniami zieleni to Philodendron Paraiso Verde. Jest ze mną od prawie roku. Nie rośnie jakoś szybko, wypuścił może 3-4 liście. Ten ostatni ma piękne, jasne wybarwienie, takie niejednorodne. Każdy liść jest inny i im jaśniejsze stanowisko, tym ciekawsze ubarwienie. Mój filek stoi metr od okna południowego. Podobną kolorystykę możemy zobaczyć u fikusa Moonshine. Przyznam, że jest to mój drugi okaz, ten pierwszy niestety nie przyjął się. A ponieważ bardzo mi się podoba ta roślina, to odkupiłam i próbuję z nią drugi raz. I w tym przypadku również każdy liść inaczej się wybarwia. Właśnie wypuścił tego malucha i widzę, że w drodze jest kolejny. Roślina stoi w witrynie i podlewam, jak liście robią się odrobinę wiotkie. A teraz urozmaicę trochę ten przegląd i wprowadzę odrobinę żółtego, czy raczej limonkowego. I zobaczycie go w Philodendronie Xanadu Gold. Moim zdaniem jest to bardzo słoneczny kolor. Stawiając tę roślinę wśród innych zielonych, robi nam się o wiele weselsza kompozycja. Xanadu stoi w witrynie. Ponieważ mam go od niedawna, to jeszcze nie wiem, jak będzie rósł.
i zostaniemy przy limonkowym, ponieważ teraz zaprezentuję Wam Philodendrona Brazil. Przyznam się, że to też mój drugi okaz. Ten pierwszy niestety przelałam. W tej chwili obecny Brazil wisi na oknie południowym i bardzo fajnie się rozrasta. Podlewam nawet 3 razy w tygodniu, ale niewielką ilością wody. Kontynuując tę paletę barw, przedstawiam Wam Philodendrona Lemon Lime. Ma tylko 3 małe sadzonki, które trzymam w perlicie. Była to kiedyś większa roślina, ale zostało mi z niej tylko tyle. Bardzo wolno się ukorzenia, w ogóle też wolno rośnie, mimo tego, że co pewien czas dostaje odżywkę. Ale się nie poddaję i liczę na to, że w przyszłym sezonie korzenie będą na tyle rozbudowane, że będę mogła przenieść go do bigosu. A teraz trochę srebra. Na pierwszy ogień idzie Philodendron Silver Queen. Mój piękny maluszek, którego znacie z roślinnego przedszkola. Też przeżył zeszłoroczne wciornastki. Podniósł się jak feniks z popiołów, zagęścił się i wypuszcza cudne małe srebrzyste listki. Aby nie było nudno od tych filodendronów, to przejdę do Scindapsusa argyreusa. Jest to roślina z odcinka 19. To mój zielony weteran. Bardzo fajnie się przyjął. Wypuścił długie pędy, które staram się ukorzenić metodą motylkową, czyli wsówkami przytrzymuję przy podłożu pęd, aby mógł wypuścić korzenie. Wisi na oknie południowym i obecnie podlewam tak 2 razy w tygodniu. Ma dosyć grube, sercowate liście ze srebrnymi plamkami. Ponieważ nie ma podpory, to nowe listki są dosyć małe i takie prowadzenie rośliny mi odpowiada. W tym zestawieniu postanowiłam też umieścić Epipremnum Cebu Blue, które ma piękne, srebrno-niebieskie wybarwienie. Wisi na oknie południowym i rośnie naprawdę szybko. Jego najnowsze liście są małe, ponieważ nie ma podpory, ale tak jak ze Scindapsusem, tak mi się podoba. I oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć łosich rogów. Płaskla ma na liściach kutner, który nadaje liściom srebrny odcień. Stoi metr od okna południowego, choć trochę schowana za innymi roślinami. Należy ją podlewać, jak podłoże całkowicie przeschnie. Mam tę roślinę od nieco ponad 2 miesięcy. Jeszcze próbuję ją wyczuć. I wracamy do Philodendrona. Mam tutaj Philodendrona Mamei, mojego pełzacza. Niecałe 3 miesiące u mnie, jeszcze się nie zaklimatyzował, nie wypuścił jeszcze nowego liścia. Ale cierpliwie czekam. Ma piękne, duże, sercowate, cienkie, srebrno-zielone liście, a jego ogonki liściowe mają uroczą falbankę po bokach. Na dzisiaj to wszystko. Poznaliście kolejny pakiet roślin z mojej kolekcji. Może kolejne zestawienie będzie dotyczyło zieleni z odcieniami bieli lub też przygotuję miszmasz gatunkowy, a może odmiany, z którymi mi nie wyszło. W następnym odcinku zobaczycie, co wybrałam. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę wszystkim miłego dnia. Cześć!